Wiemy, że w szkole bywa ciężko. Ciągle tylko nudne lekcje i nauka. Nie ma czasu na zabawę. Ale to zadanie dla nas. Chcemy wnieść odrobinę magii do szkolnego życia. Hej, plecaku, szybciej! Jak mogłam upuścić wszystkie rzeczy? Co jest? O nie, czemu to leci? Świetnie, plecaczku, dałeś radę. Pora na przekąskę. Nie lubię tego smaku. Au, co się dzieje? Może najem się tym jabłkiem? Smakuje przeciętnie. Au, znowu? Jak to? Siedzę tutaj. Pić. Rety, wypiłam wodę. Tym razem złapałam. Jaki fajny plecak. Na pewno fajniejszy od mojego. Hej, pozwolisz? Zrobimy sobie z nim zdjęcie? Oczywiście, proszę bardzo. Wow. Ta uczennica ma świetny plecak. Też chcę zrobić sobie zdjęcie. To idealny plecak do szkoły. Gratulacje. Nie wierzę, że to się dzieje. Chwileczkę. Coś mi świta dzięki tej butli. Pora wziąć się do roboty. Mam taki suwak i oczywiście butelkę. Owinę suwak wokół niej. O tak. Otworzę zamek i rozetnę pod spodem. Tadam! Zrobiłam mały piórnik. Pomalowałam na srebrno i przykleiłam płomienie. To rakieta. Otworzę i wzmocnię papierem. Czas dodać wszystkie długopisy i kredki. Nie zapominajmy o przekąskach, na przykład batonikach. Na koniec zamknę i wszystko gotowe. Teraz pokażę wszystkim mój napęd rakietowy. Plecak wygląda jeszcze fajniej. I oczywiście mogę jeść, kiedy tylko zechcę. Wszystko działa tak, jak powinno. Podoba mi się też... Wow, wybacz, muszę lecieć. Hej, mogę się przyjrzeć? Czy to są płomienie? Wow, niemożliwe, podzielisz się? Super. O raju, jestem w centrum uwagi. To straszne. Nie, 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 to nie koniec, z drogi. Co jest grane? Do widzenia, szkółko. Niemożliwe. Gdzie ona wybyła? Do kosmosu? O, to najlepszy plecak, jaki widziałem. Może mój plecak też tak potrafi? Plecaku, lećmy w kosmos. Jak tu cicho i spokojnie. Super. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam. Trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Cii, przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. Dzień dobry. Wow, nie. Haha, wpadł pan na lekcję? Może nikt nie widział? Moje sprawdziany. Czemu? Co za upokorzenie. O rety, co za bałagan. Okrutny świat. Wykorzystam spinacze. Tego właśnie mi trzeba. Zepnę kartki razem i podpiszę spinacz. Teraz będę wiedział, który sprawdzian jest który. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Spójrzcie tylko, to cudowne. Sprawdzian.
Teraz ja się pośmieję. Ha! Hej, proszę bardziej uważać. Proszę, Madison. Ups. Ja się tym zajmę. Wezmę ten piękny spinacz. Przyczepię do boku ławki. Jeszcze kilka. A teraz flamastry do środka. No i proszę. Oho, robi wrażenie. Bardzo sprytne. Proszę, Leo. Dzięki. Mój własny jednorożec. Jaki śliczny. Pokoloruję go. Gdzieś tu mam mazaki. W co ja rękę włożyłam? Tusz się rozlał? To się nie nadaje. Mamo! Co się stało, skarbie? Spójrz na moje mazaki. Och, kochanie, już dobrze. Mama coś zaradzi? Najpierw posprzątamy. Masz brudne rączki. Może plecak? To nie działa! Poczekaj, kupię ci nowy. Gdzie mój telefon? Wow, strasznie drogi ten plecak. Poradzimy sobie. Sprawdzę, ile mam pieniędzy. Oj! Wiedziałam, że to zbyt piękne! Serce mi pęka, jak płacze. Poczekaj, chyba wiem, jak to naprawić. Może się uda. Ukryjemy plamę. Potrzebny jest kolorowy filc. Wycinamy części jednorożca. I smarujemy klejem po całej długości. Teraz przyklejamy do plecaka. Przyklejamy części tak, żeby powstał jednorożec, aż przykryjemy plamę. Na koniec oczy. Jednorożce mają piękne rzęsy. Ładne, prawda? Cześć, kochanie, jak się masz? Udało mi się umyć ręce. Mama zrobiła to. Wow! Plecak z jednorożcem! Wspaniały! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Doskonały! O, spójrzcie na niego. Jest taki słodki. O, wezmę to. Hej, oddawaj. Nigdy. To moje. No dalej. O-o. Patrz, co narobiłaś. Wszystko popsułaś. Przepraszam. I co mi po tym? Może uda mi się to naprawić. Wezmę twój zeszyt. Hej, Jennifer. Patrz. Zmienię to zadanie w coś słodkiego. Najpierw rozwiążę równania. Są całkiem łatwe. Już. To wszystko? Nie. What? Naniosę kilka poprawek do odpowiedzi. Przemienię liczby w litery. Przeliteruję ci coś. Gotowe. Co myślisz? Kocham cię. O. Przepraszam. To był głupi żart. Przyjaźń? Jasne. Ech. Jak widzicie, kolory tego obrazu są boskie. Przywołują letnie noce i całą tę pokusę. Okej, jesteś gotowa? Zaczynajmy. Nic się nie martwcie, jestem cała. Sztuka bywa groźna. Skupcie się teraz na waszych płótnach. Gdybyście mieli jakieś pytania, wiecie, gdzie mnie szukać? No dobrze, pora stworzyć prawdziwe arcydzieło. Ekstra, wybrałam świetne kolory. Będzie jeszcze lepiej, jak dodam więcej. Och, kolory. Dawać mi je wszystkie. Więcej. Te i jeszcze te. Tak, o to chodzi. Pięknie, pięknie powiadam. Tak, taką pasję chcę widzieć na moich zajęciach. Wygląda na to, że skończył mi się tusz. Wezmę inny pisak. Gdzie one się podziały? Zabrała wszystkie? I co ja mam teraz niby zrobić? Jeszcze trochę tutaj. Tak, wybornie. To niedorzeczne. Jak mam pracować bez żadnych narzędzi? Chwila. Chyba mam pewien pomysł. Sprawdźmy, czy się uda. Uwielbiam te kolorowanki. Tylko ostrożnie. Potrzebuję ich. Och. O, przesłyszało mi się. Gdzie są moje patyczki? Uszy mnie swędzą. O nie, o nie. Spokojnie, tylko spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Na szczęście mam zapas. Już dobrze. Ok.
Okej, pierwsza część planu zakończona sukcesem. Do dzieła! Najpierw owinę patyczek bibułą. O tak, dookoła. Czas na taśmę łasi. Podoba mi się ta fioletowa w kropki. Śliczna. Owijamy nią patyczek. Wygląda świetnie. Teraz przyda się kolor. Barwnik spożywczy jak znalazł. Zanurzamy bawełnianą końcówkę w barwniku i testujemy na tym kawałku papieru. I znów mogę tworzyć. Jeden to za mało. Zrobię całą tęczę. Dobra, wracam do pracy. Hej, obrazie! Tęskniłeś? Patrz, co tu mam! Nie ma co! Jestem artystycznym geniuszem! To będzie moje największe dzieło! No dobrze, zobaczmy, co tam stworzyliście! To mój! Jestem z niego dumna! Mój wyraża lęk, który czujemy na ciemnej klatce schodowej. Dobrze, niech no rzucę okiem. Widzę, że użyłaś pomarańczowego, żeby przełamać niebieski. A u ciebie mamy całą paradę kresek. O, co to? Skąd się wzięły te pisaki? Wspaniałe! Świetna robota, kochana. Pożyczę go sobie, jeśli pozwolisz. O, pewnie, żaden problem. A właśnie, pracowałam nad wpisem do pamiętnika. O, matko, co ja wyprawiam? Dobrze, nikt nie widzi. Pora na przekąskę. Cuksy, dawaj! Smacznego? O, wszystko wyjedli. Nic nie zostało. Ale byłam głodna. O, mam gumę do rzucia. Chętnie ją zjem. Czy to guma? Nie, zaraz, to moje. Czemu ciągle mnie to spotyka? Ale bez sens. Dobrze, tylko spokojnie. Nikt się nie domyśla. Pospieszę się. Czuję zapach chipsów. Muszę je zjeść. Będę bardzo cicho. To pewnie nic takiego. Szybko, szybko! Co to? Hej, wracaj tu! Och, puste. Zaraz. Chyba mam pomysł. Najpierw przetnę tubę na pół. Potem okleję ozdobnym papierem. Jak ładnie. Wypełnię do połowy ulubionymi słodyczami. Potem włożę plastikowy krążek i kredki na swoje miejsce. Wygląda zupełnie jak pojemnik, ale skrywa słodką tajemnicę. Teraz mam szansę. Kiedy przesunę papier, to dobiorę się do przysmaków. Nikt się nie domyśli. Aha. O, to tylko kredki. Myślałam, że masz coś słodkiego. Uf, mało brakowało, ale to działa. Ale nudy. O, dobry. Bonjour. Narysuj to. Śmiało. Tę rzeźbę? Tak. Wyraź siebie. Okej. Proszę bardzo. Damy radę. To do dzieła. Okropne te usta. To jeszcze szkic. Nie. Zacznij od nowa. Łatwo krytykować. Zetrę ten fragment. No to jeszcze raz. Całkiem niezłe. Nadaje się do galerii. Matko, jak blisko. Nie podoba mi się. Ta. Podobno miałam wyrazić siebie. Tym razem mi się uda. Od razu lepiej. Aha, co znowu? Jeszcze raz. To chyba jakieś jaja. Moja gumka. Całkiem wytarta. Już wiem. Co znowu? Na pewno coś tu znajdę. To jest do czyszczenia, prawda? Na pewno łaskoczę. Dalej. Skąd to się wzięło? Bez sensu. No, to na pewno zadziała. Niezwykle pomysłowe. Pierwszy raz widzę coś takiego. No dobrze, zaczynam od nowa. Jak mi idzie? Niech no spojrzę. Proszę bardzo. O, widzę. Aha. Teraz sprawdzę rzeźbę. Ciekawe. Denerwuję się. Czas na ocenę. Strasznie to trudne. Nie wierzę, że to robię. Piątka z plusem. Świetny. No tak, zapomniałem, że oglądam film. Robiła odlew twarzy czy coś. Włączamy. W porządku.
porządku, zastygło. Proszę to ze mnie zdjąć. O, jak dobrze sobie pomrugać. Dobra, mamy odlew. Teraz wleję do środka żywicę epoksydową. Wybrałam czerwony, bo czemu nie? Ładny jest i w ogóle... O, patrz, jak wypełnia formę. A teraz czekamy, aż stwardnieje. Gotowe. Wyjmujemy z formy. O, wow, to bardzo fajne. Musi być na wystawie. To najlepsze miejsce dla tego dzieła. Hej, Cheryl! Czemu to cię przypomina? Uhu! Impra! Super zabawa! Uwielbiam imprezy. Oh, nigdy więcej takich imprez. Jaka dobra woda. Muszę się przespać. Czemu dzwonek jest taki głośny? Idziemy. Naprawdę musimy? Długa noc, co? I to w tygodniu. Że co? Dzisiaj sprawdzian? Abyście byli przygotowani. Jest mega trudne. Powodzenia. Dzięki, przyda się. Nie mam pojęcia, co napisać. Zaraz, zaraz, mogę ściągnąć. Uwielbiam technologię. O nie, nauczycielka. To bardzo proste. Żadnych telefonów. Oddaj go. Mam cię na oku. Muszę ukryć telefon. Jakoś gorąco się zrobiło. Zaraz, mam sprytny plan. Użyję tej taśmy. Przykleję parę pasków do spodni i jeden do telefonu. A komórkę do środkowego. Całość przykryję kawałkiem dżinsu. Dzięki temu schowam telefon przed sorką. Doskonale. Zaraz. Ups, muszę schować telefon. Tylko spokojnie. Co tu się dzieje? Świetny sprawdzian, przetrudny. W porządku. Kupiła to. A ja skończyłam. Wow, szybko ci poszło. Ładna spódnica. Ha? Co mówiłaś? Jak to się stało? Co za wstyd. Oby nikt nie zauważył. Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Pst. Co to za dziwoląg? To się wam przyda. Matma, angielski, odpowiedzi. Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać. Oczywiście. Sprawdzę, co mam. Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi. Jaki szykowny. Dzięki. Kolejny zadowolony klient. Cześć, pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko. To takie ekscytujące. Najsprytniejsza gumka na rynku. To lepsze niż zakuwanie. Też chcę kupić ściągę. Muszę mieć jakieś słodycze. Niewiele za to kupię. Przepraszam, co za to dostanę? Śmiechu warte. Spadaj. Fikołek na ninja. Możesz pójść. Świetnie. Co teraz zrobię? Zaraz. Mam pomysł. Warto spróbować. Założę etui na ekran i mogę przewijać. Dobra, idę. Zero ściągania na moich lekcjach. Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce. Ohyda. Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Okej, chyba jestem gotowa na to greckie przyjęcie. Albo przyda mi się więcej biżuterii. Nie, te nie. Gwiazdki? Też nie. To może ten naszyjnik? Ach, nic z tego. Hej, pięknie wyglądasz. Fajną mam biżuterię? Wow, ekstra! Ja mam tylko to. Ale nie pasuje mi do kostiumu. A, wiem, co możemy z tym zrobić. Wystarczy długopis 3D.
Wykorzystam popiersie Nefretete. Dobra, teraz w drugą stronę. Widzisz? Liść. I przechodzimy do kolejnego. Fajnie to już wygląda. Okej, ostatni listek, gotowy. Wiedziałam, że wyjdzie ci coś ekstra. Dziękuję, ratujesz mi życie. Wykorzystam mój zeszyt. Na brzegu przykleję kawałek taśmy. Mam farbę tablicową. Pomaluję nią okładkę zeszytu. Nawet odprężająca. Prawie skończyłam. Teraz niech wyschnie. Zdejmujemy taśmę. Ostrożnie, nie chcę uszkodzić farby. Po co mi tablica? Wykorzystam zeszyt. Zapiszę równanie na okładce. Działa idealnie. Proszę to rozwiązać. Co się dzieje? Kto się zgłasza na ochotnika? Ty! Ale... dobra. Chodź na to. Tylko spokojnie. Jakoś mina ci zrzedła. Dobrze, chyba wiem. I co? Źle. Siadaj. No co ty? Proponuję mniej wygłupów i więcej nauki. Zetrę te bzdury. Ty! Madison! Ja? Mam bardzo złe przeczucie. Dawaj, właź do środka! Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się! Już prawie... w końcu. Myślałam, że nigdy... Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow! Jaki porządek! Cudownie, dzięki, jesteś super! Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups! Udaj, że nie widziałaś. Uwaga, dzieci! Proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Hej! Daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Ciii. Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? O, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz? Znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno. Trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej.
a potem wymieszam. Musi się dobrze połączyć. Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze. O, rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Wróżka zabrała moje zadanie domowe. Co? Ona wciąż leży w łóżku? Przecież jest już późno. Wybiła 7:30. Śpi o wiele za długo. Tina! Tina, skarbie! Musisz wstawać. Spóźnisz się. Jeszcze 5 minut. Cóż, skoro tak... Tina! Wyłaź z łóżka! Ło! Ale mamuśka umie dać czadu? Och, czemu jest tak głośno? He? Kto to jest? Dzień dobry, skarbie. Czas wstawać. Co? A czemu? Czemu? Skarbie, spójrz na zegarek. Jest 7:30. Plan dnia jest przejrzysty. Musisz wstawać o 7:00. Hehe, och, no tak. Plan dnia, szkoła i cała reszta. Tak, cała reszta. A teraz chodź. Trzeba się ubrać. Mamo, przestań. Umiem sama. Nie jestem dzidziusiem. Och, wyglądasz ślicznie jak mała księżniczka. Podoba mi się ten strój. Dzięki, mamo. O kurczę, ale te włosy. Musimy coś z nimi zrobić. Nie ruszaj się. O nie, mamo, zabierz ode mnie te szczotki. Drapią mnie w głowę. Ach, ale musimy jakoś poprawić twoją fryzurę. Moment. Być może mam sposób na ujarzmienie niesfornych włosów. Wpadłam na pewien pomysł. Mama zaraz wróci. Okej, mam tu foremki do spinek. Wrzucę do nich trochę cukierków. A teraz wleję do środka żywicę epoksydową. Używam tej przezroczystej, żeby dobrze było widać kolory. Cukierki muszą być całe przykryte, a foremki powinny być wypełnione żywicą po same brzegi. I gotowe. Teraz wystarczy dodać klipsy i poczekać, aż masa zastygnie. Można już wyjąć spinki z foremek. Wyszły ślicznie. Kochanie, zobacz, co dla ciebie mam. Cukierkowe spinki do włosów. Czy one powstały z moich cukierków? Wow, są ekstra. Oczywiście, trzymaj je. Ja rozczeszę ci włosy, a potem je założymy. A teraz wykorzystamy spinki. Jedna po prawej stronie, a druga po lewej. Je! Mam we włosach cukierki! Ale fajnie! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Wyglądasz ślicznie. O nie! Musimy pędzić do szkoły. Dalej, pospiesz się. Dobrze, dzieci. Uwaga! To będzie na klasówce. Tak! Doceniam twój entuzjazm, Madison. Ha? Mówił coś? Jestem zajęta grą. Wow, Madison wymiata. No, każdy mi to mówi. A teraz przegrasz. Nie dam jej rady, ale się postaram. Kto odpowie na to pytanie? Dzieci? To bardzo ciekawe. Dziękuję. Nie spodziewałem się tego. Wow, uwielbiam tę grę. Orety, nie dam jej wygrać. Coś tu jest nie tak. Na szczęście się przygotowałem. Wygląda jak ja. Dobrze, wciąż jest zajęty. Graj dalej. Tak jak myślałem. Zaraz? Tak! Zwycięstwo! Nie, byłam tak blisko. Au! Będę miał ślad. A, tu jest mój klawisz. Muszę go wmontować i wyłączyć grę. Ale jak? Trudna sprawa. Nie, tak się nie da. Zachęcająca myśl. Coś mi przyszło do głowy. Ulepię z modeliny maleńkiego hamburgera na klawisz. Mały plaster sera. Na wierzchu górna część. I przykleję to do klawiatury. Idealnie. Tak, działa. Szybko, nic nie robiłyśmy. Co jest? Zaraz, gra. Widziałem ją. Gra? Nic panu nie jest? Odrabiałyśmy właśnie ćwiczenia. Chyba mocno się uderzyłem. Przepraszam. Pracujcie dalej. Ale dał się nabrać. Zagrajmy. Proszę o ciszę. Macie godzinę na ten sprawdzian. Żadnych rozmów ani ściągania. Możecie zaczynać. Będzie dobrze. Tylko gdzie mój długopis? No nie, piórnik nie chce się otworzyć. No dalej. Niedobrze. Może Jennifer mi pomoże?
Dlaczego? Masz pożyczyć długopis? Proszę. Nie, mam tylko jeden. Wow, dobrze już. Mindy, co ja powiedziałam? Przepraszam, już jestem cicho. I co ja teraz zrobię? Byłam młoda i ambitna, ale potem dostałam pałę ze sprawdzianu i skończyłam tutaj. Ach, kolejny dzień, kolejne zakupy. Oj, co za biedaczysko. Ma pani jakieś drobne? Jasne. Niech zobaczę. Masz, kup sobie coś. Wielkie dzięki! Jaka pani szczodra! Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? O nie! Nie pozwolę na to! Nie mogę oblać tego sprawdzianu! Zaraz. A może ten spinacz się nada? Położę go płasko na stole. Wezmę pistolet z gorącym klejem. I wypełnię spinacz klejem w środku. Użyję takiego z domieszką brokatu, żeby było ładniej. Zakleję jedynie to oczko. A teraz poczekam, aż wyschnie. Następnie przełożę go przez zamek w piórniku. Udało się! Uff, całe szczęście! Luna! Och, nie strasz mnie. Cześć! Dobra, chodź no tu. Odrabiam lekcję, okej? Dobrze. Ja porysuję. Świetnie. O, piękny rysunek. To domek. Już kończę. Ja też. Patrz, Luno. Co ty robisz? O, to nie moja wina. Wszystko porysowałaś. Wybacz, ale są ładne. Zniszczone. O, Rety. I co ja zrobię? Zaraz, atrament może się przydać. Przykryję to własnym dziełem. Najpierw naklejamy kartkę. I rysujemy mazakami taki wzorek. Użyjcie różnych barw, żeby było ładnie. Super, ale to nie koniec. Teraz plastikowa torba. Wlewamy atrament. Lejcie ostrożnie. Potem zamykamy torebkę, kładziemy na zeszycie i rozprowadzamy atrament. Bierzemy filc i robimy taką rameczkę. Teraz przyklejamy do okładki. Świetny sposób na nudę. Genialny pomysł. Nic nie robię, słowo! Już dobrze. Spójrz, to dla mnie? Jasne. O, ale fajne. Uf. Zobacz, jakie robię kształty. Dzięki, Luno. Co za nudy. Muszę się kimnąć. A zaraz, jeszcze trwa lekcja. Koniec, proszę oddać zeszyty. O, nie skończyłem. Na pewno obleję. Będzie kolejna pała. Tak, tak, następna, nieważne. No dalej, szybko. Super, teraz muszę to ocenić. Oczy mi się zamykają. Dam sobie z tym spokój. To znacznie ciekawsze. Au, jestem strasznie głodna. Już wiem. Dzień dobry, chciałabym złożyć zamówienie. Wow, błyskawiczna dostawa. Prawdziwa uczta. I wszystko dla mnie. Więcej, chcę więcej. Matko, ale to dobre. Mogłabym to jeść bez końca. Takie tłuste i lepiejące. Wspaniałe. Ach, to było cudowne. O, niedobrze. Muszę tu posprzątać. Może nie zauważą. Ach, wiem co zrobić. Najpierw odetnę kawałek zeszytu. Wezmę pistolet na klej. Posmaruję zeszyt klejem. I przykleję zielony filc. Wygładzę, żeby nie było zagięć. Teraz dodam biały i czerwony filc. To jeszcze nie koniec. Przykleję kawałki czarnego filcu. Ułożę z nich łuk. Wygląda świetnie. Gotowe. Arbus jest znacznie lepszy niż nudny zeszyt. Czy ja czuję zapach burgerów? Młodzieży, proszę o uwagę. Oceniłam waszą pracę. Tragicznie, Alex. Proszę bardzo. A, to nie mój zeszyt. Co jest grane? Cii, to nasza tajemnica.
Zaraz. Hej, jakoś to przeżyję. Dzięki, jest świetne. Dobra, słuchajcie. Jeszcze tylko strzyć kartki i praca zrobiona. Nawet fajne. Co? Chyba się zaciął. Ups. Nie. Chyba mam problem. I już, gotowe. Teraz sobie odpocznę. Głupie zszywki. Oj, to mogłoby boleć. O nie. To miejsce zbrodni. Nie odchodź, dobrze? Żadnej prasy. Wynoście się stąd. David! La la la. David! Jaka przepyszna kawusia. Oby to działało. Skąd to się wzięło? To wiadomość. SOS? Ciekawe, co się stało. Co to? Co? Strzywki. Wykorzystam etui na słuchawki. Zbiorę nim strzywki. Właśnie tak. To już chyba wszystkie. Dzięki. Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Pst. Co to za dziwoląg? To się wam przyda. Matma, angielski, odpowiedzi. Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać. Oczywiście. Sprawdzę, co mam. Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi. Jaki szykowny. Dzięki. Kolejny zadowolony klient. Cześć, pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko. To takie ekscytujące. Najsprytniejsza gumka na rynku. To lepsze niż zakuwanie. Też chcę kupić ściągę. Muszę mieć jakieś słodycze. Niewiele za to kupię. Przepraszam, co za to dostanę? Śmiechu warte. Spadaj. Fikołek na ninja. Możesz pójść. Świetnie. Co teraz zrobię? Zaraz. Mam pomysł. Warto spróbować. Założę etui na ekran i mogę przewijać. Dobra. Idę. Zero ściągania na moich lekcjach. Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce. Ohyda. Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Dobra, posmarujmy się kremem przeciwsłonecznym. Wystarczy, baniek. Teraz pobawię się arbuzem. Jaki mięciutki. Świetny. Hej, zaraz, zaraz. Tam stoi pusta donica. Zasadzę swojego arbuza w tej ziemi. No i proszę, teraz poczekam, aż wyrośnie. Tak, ale szybko wyrósł. To przegenialny pomysł. Jedziemy. Okej, arbuzie, wyrośnij mi ładne drzewko. Dalej, zacznij rosnąć. Co Sunny robi z tą donicą? Nieważne. Arbuzie, czemu nie rośniesz? Co? O nie, jest smutna. Muszę ją jakoś pocieszyć. Ułożę kilka warstw modeliny. Położę też taką czerwoną kuleczkę. I wszystko razem zwinę. Teraz tym narzędziem pokroję modelinę. Ale ostrożnie, nie chcę jej zgnieść. Proszę bardzo, cięcia zrobione. Przyda mi się plasterek ze środka. Wezmę swoje narzędzie do modeliny. Przetnę kółko na pół. Teraz odłożę ten mały kawałek. Ukroję następny kawałek, jak pizza. Idzie całkiem nieźle. Może być. Teraz polakieruję ten kawałek. Świetnie, ale arbuz nie ma ziarenek. Dodam czarne koraliki. Będą w sam raz.
Nasionka nie wystarczą. To będzie wesoły arbuz. Proszę, oto uśmiechnięta buźka. Jaka słodka. Sani, mam coś dla ciebie. O, naszyjnik z arbuzem i pasująca para kolczyków. Jakie śliczne. Podobają mi się. Dziękuję. Ależ nie ma za co. Nie lubię, jak się smucisz. Zamiast tego zasieję to. Co? Sani, co? Przecież to nie ma sensu. Obczajcie tę szminkę. O ja, rewelka. Wiem, jest świetna. Moje usta będą łącznie bające. Dziewczyny, gdzie jesteście? Poważnie? Tylko spokojnie, oddychaj. Ups, do twarzy pani w tym kolorze. Dobra, dobra, znasz zasady. Żadnych kosmetyków. Ale może porozmawiamy o tym? To chyba znaczy nie. Sprawdzę, jak wyglądam. O nie, jestem nieumalowana, ale przygotowana. Make-up trzymam w mojej tajnej skrytce. Ja to wezmę. Żadnych kosmetyków. To niesprawiedliwe. Nienawidzę szkoły. Po co chodzić do szkoły, skoro nie mogę być piękna? Życie bez makijażu nie ma sensu. Zaraz, już wiem. Wykorzystam buteleczkę od korektora. Tego właśnie mi trzeba. Najpierw wyleję zawartość. Prosto do miseczki. Wykorzystam go później. Teraz wyczyszczę buteleczkę. Potem wezmę ulubiony błyszczyk. Wyciągnę go z opakowania pipetką. Tak będzie znacznie łatwiej. Nie chcę nabrudzić. Teraz wleję do buteleczki od korektora. Napełniamy. Tyle wystarczy. Teraz nakrętka. Ale jestem sprytna. Moje usta będą piękne. O tak, od razu lepiej. Brakowało mi tego. Co? Co ty robisz? Wow, ja też chcę. Weź to. No dobra, ustawcie się w kolejce. Dzięki, Essie. Daj mi, daj. Jesteś super. Wow, cała przyjemność i tak dalej. Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, 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 nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie. Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa. Dobrze, pora zaczynać test. Czas, start. Okej, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam, ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan. Nawet o tym nie myśl, zabieram to. Serio? Ona jest jak ninja, co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda. Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Czad! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Nudzi mi się. Cii, próbuję się skupić. To takie ciekawe. Dobra, notatki gotowe. Ale z ciebie kujon. Nic z tego nie rozumiem. Kto zna odpowiedź? Jennifer? Ach, nieważne. Wendy? Ach, okej. Dziękuję. Teraz mam szansę.
O, nie wiedziałam tego. O nie, katastrofa! Popisałam jej zeszyt. Zauważę, że od niej ściągałam. Muszę coś z tym zrobić. Przepiszę jej notatki z tyłu zeszytu. Nic nie zauważy. Co ona robi? Na pewno nie jest to związane z lekcją. Dobra, ostatnia sprawa. Muszę narysować głupi okrąg. Ugh, mogłam uważać na plastyce. Co się dzieje? Czy ona się uczy? Obrysuję tę taśmę? I będę miała idealny okrąg? Albo i nie. Ciężko się na to patrzy. Kontynuuj. O, już wiem. Użyję monety. Powoli. Czemu to takie trudne? Przecież to tylko kółko. Znajdę coś innego. Może te nożyczki? Powinno zadziałać. Warto spróbować. Położę je na biurku. Jeden z uchwytów posmaruję klejem. Przykleję do niego ołówek. Chyba jest okej. Teraz okrąg będzie idealny. Nożyczki działają niczym cyrkiel. Wystarczy je obrócić. Udało się! Dzięki! Brawo, Wendy! Jennifer? Nieważne. To było fajne. Oby nic nie zauważyła. Zaraz, coś jest nie tak. O nie, już wie. Tu są jakieś paprochy. Uf, całe szczęście, że mam ten cyrkiel. Żartujesz sobie? Ale... no cóż, nienawidzę tego przedmiotu. Nie wierzę! Jakie buciki! Huh? Cześć, Mindy. Śliczne masz buty. Musisz mi powiedzieć, gdzie je kupiłaś. Pozwól. Wow, teraz ma to sens. A jak ci się podobają moje? Wow! Są piękne. Wyglądasz w nich bosko. Kochana jesteś. Pasują mi do bluzki, co nie? Hej, dziewczyny. Ten kolor jest przecudowny. Coś nie tak? Co to za buty? Jakaś katastrofa, ale wstyd. Nigdy bym czegoś takiego nie założyła. Co nie? Mnie się podobają. Pasują mi do wszystkich ciuchów. Odczepcie się. Co to było? Chyba na coś nadepnęłam. To kredka. Teraz jest do wyrzucenia. Chyba, że... już ja im pokażę. Wezmę resztę moich kredek. Nadadzą moim butom świeży wygląd. Najpierw nałożę klej na kredkę. Od góry do dołu. A następnie przykleję ją do buta. Podobnie zrobię z resztą. Obkleję tak nimi cały obcas. Im wyżej, tym dłuższych kredek użyję. To już ostatnia. Tyle na nim kolorów. Zmienię też odcień samego buta. No i nie mogę zapomnieć o drugim. I na co komu drogie butiki? Nie mogę się doczekać, by je założyć. Ekstra! Po szkole idę na zakupy. Idziesz ze mną? O, ja cię! Spójrz na te buty! I co myślicie, dziewczyny? Ładne, prawda? Zamknijcie buzię, bo jeszcze muchy wam wlecą. Wow! No, trzymaj się! Muszę sprawdzić twoją książkę. Aha! Wiesz, że na lekcjach magii jedzenie jest zabronione? Informują o tym nawet znaki! Natychmiast pozbądź się tych przekąsek! Zobaczymy, co tu chowasz! O nie! Moje słodycze i przekąski! Głupiec! Magii nie oszukasz! Chcesz, żebym zamienił cię w traszkę? Mów! O, profesor ma chyba dzisiaj zły dzień. Ale ja nie chcę wyrzucać moich batoników. Chwila, już wiem. Kapelusz. Okej, przyda się kawałek dwustronnej taśmy. Przyczepię go do wnętrza kapelusza. A teraz czas na snickersy. Na taśmie zmieszczą się aż 4, ale można mieć jeszcze więcej. Proszę stać. Czy ukrywasz jakieś jedzenie? A co masz pod kapeluszem? Zdejmiemy go i zobaczymy. Ha, chyba nic tu nie ma. Och, mam nadzieję, że nie sprawdzi w środku.
Wygląda na to, że jesteś czysta. Ci uczniowie zawsze myślą, że są mądrzejsi niż ja. Nikt nie patrzy, więc teraz mam szansę. Czas na przekąskę. Ale pyszne! Tego mi było trzeba. O kurczę, jak ona przemyciła batoniki, to nie fair. Co za lalka? O, ten naszyjnik. A, przepiękny. Zaraz, ile? $900? To jakiś żart. Au, moja głowa. To deszcz czasopism. Nie stać mnie na niego. Wielka szkoda. Co ja kupię za $10? Pora uratować sytuację. Oby mnie nie poznała. Kim jesteś? No, nieważne. Czy to twoje? Tak, spójrz na ten naszyjnik. Podoba mi się, ale jest za drogi. Zaraz, muszę ci coś pokazać. O, aż mnie zatkało. Ile tu modeliny? Zawsze masz to przy sobie? Bo to nieco dziwaczne. Nie osądzaj mnie, pomagam ci. No, dobra. Zrobimy z niej naszyjnik. O, super pomysł. Chcę taki. Uwielbiam błękit. Jesteś słodka, ale zapłać. Oby wystarczyło. Gotówka? Może być. Sprawdzę, czy prawdziwa. Wezmę się do pracy. Zrobię krążek z modeliny. Przetnę tubę strzykawki w poprzek i wykroję nią dwa kółka. Doskonale. Mam dwa białe elementy. Umieszczę je w otworach. Przetnę krążek brzegiem cyrkla. Teraz wezmę szklankę, usunę kawałek modeliny i odłożę go na bok. Przykleję czarną modelinę. Następnie dodam odłożony kawałek i ulepię z tego usta. Delikatnie rozwałkuję, żeby ukryć linię. Wystarczy. Pokroję to metalową linijką. Powstaną cienkie krążki. Nie chcę żadnego zgnieść. Tyle będzie dobrze. To mi kogoś przypomina. Zrobię z tego naszyjnik. Mam małe haczyki. Wbiję je w modelinę. Potem połączę krążki, aż uzyskam naszyjnik. Dodam zapięcie po obu stronach. I co? Jak wygląda? Wow, to jest świetne! Wykonałem zadanie! Żegnaj, tajemniczy ludziku. A, jaki on miły. Potrzebujesz biżuterii, laleczko. Nie martw się, załatwię to. Mam trochę modeliny. Wow, eleganckie. Pasujemy do siebie. Teraz pokażmy się znajomym. W końcu jestem w domu. To był długi dzień. Gdzie są moje klucze? Co to tutaj robi? To nie to. To też nie. Nie, nie, zdecydowanie nie. Uch, co jest? Nie mam kluczy. Wpuśćcie mnie. Chcę wejść do środka, mamo. Uwielbiam tę piosenkę. Co to za walenie? O, ktoś chyba stoi pod drzwiami. To bez sensu. Auć. Hej, mamo. Ejwa, skarbie, co się dzieje? Poczekaj, tylko wstanę. Przepraszam, zgubiłam klucze. O, rozumiem. Na pewno się zdenerwowałaś. Spróbujmy je znaleźć. Może mi wypadły, jak rano zakładałam buty. A może wrzuciłaś je do toalety, jak kiedyś? Sprawdzę pod łóżkiem. Zawsze znajduję tu mnóstwo rzeczy. A może są gdzieś w kuchni? Mogą być gdzieś w szafce? Albo tutaj? Nie! Och, to nie klucze, ale pyszna czekolada! Mniam! Będzie uczta! Tu też ich nie ma. Co to za hałas? O, hej, mamo! Chcesz kawałek czekolady? Ach, nie, kochanie, dziękuję. Hej, czekaj chwilę! Klucze do domu zwisają ci z plecaka! Ejwa! Och, wow! Znalazłaś je! Proszę, zjedz czekoladę w nagrodę! Och, dzięki. W sumie to wpadłam na pewien pomysł. Wezmę kawałek czekolady i włożę do niego haczyk. A teraz zanurzę całość w żywicy epoksydowej. Tak oto powstanie breloczek. Teraz Ejwa już nigdy nie zgubi kluczy. Skarbie, zobacz, co dla ciebie mam. Wow, zrobiłaś dla mnie breloczek z czekolady. Jest super, ale nie aż tak super jak prawdziwa czekolada do jedzenia. Cóż, nie ma za co. Je, wracam do imprezki przygotowaniu. Jesteś taki przystojny. Hej, Luna, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł.
Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani. Sorko! Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko. Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Ale super, co? Uff, robi się trochę głodna. Zaczyna burczeć mi w brzuchu. Hej, hej, patrz na to! O! Odkryłeś, że jestem głodna. Wybacz. Czekaj, chyba mam rozwiązanie. Tadam! Czekolada prosto z rękawa. Nie wierzę! Mój bohater! Wow! Teraz moja kula coś przewiduje. To my, jedzący czekoladę. O nie, zostaliśmy przyłapani. I zaczarowani. Nie chcę być wiewiórką. Nie umiem wspinać się po drzewach. Musimy coś wymyślić. Umieram z głodu. Myślę, czy moglibyśmy... Hej, patrz na mój pomysł. Czas na odrobinę magii. Idealnie! Pasuje jak ulał! Mamy tu mnóstwo pysznej czekolady! Wezmę sobie teraz kawałeczek. O kurczę, ale to pyszne! Hej! Co tam się dzieje? Wasza dwójka, czy wy jecie? Nie, proszę pana, to tylko mój telefon i jego obudowa. Wróćcie zatem do przepowiadania przyszłości. Nie wierzę, że się udało. Zjedzmy jeszcze troszkę.